Problemem, który chciałbym rozważyć w czasie wykładu, jest znaczenie behawioru w utrzymaniu homeostazy. Życie nie powstało w probówce, nie rozwijało się również w laboratorium i nie żyjemy w inkubatorze. Organizm jest bardzo skomplikowaną strukturą i jest szereg czynników w środowisku, które zakłócają pracę tego organizmu. Tematem, który nas interesuje, jest w jaki sposób organizm może funkcjonować w zmieniającym się środowisku. Bardzo dawno już temu znakomity francuski fizjolog Claude Bernard w 1878 roku powiedział zdanie, prawdę obowiązującą do dnia dzisiejszego, a mianowicie, że stałość środowiska wewnętrznego, milieu intérieur, jest warunkiem swobodnej i niezależnej egzystencji. Na podstawie tego stwierdzenia w kilkadziesiąt lat później zostało wypracowane pojęcie homeostazy. W jaki sposób zdefiniowana jest homeostaza? Homeostaza jest to utrzymywanie procesów życiowych organizmu na pewnym optymalnym poziomie. I ten optymalny poziom możemy sobie zdefiniować w rozmaity sposób. Optymalny to znaczy taki, w którym organizm funkcjonuje w optymalny sposób, w najbardziej właściwy sposób. Co jest istotnym, to czy odchylenie od tego optimum wyzwala reakcje fizjologiczne lub behawioralne, zmierzające do przywrócenia pożądanych parametrów czynności organizmu, na przykład temperatury wnętrza ciała. Jest to tylko przykład, jeden z przykładów utrzymania homeostazy. Więc proszę sobie wyobrazić, że środowisko w rozmaity sposób może zakłócać homeostazę organizmu. Bodźce środowiskowe, które zakłócają homeostazę organizmu, mogą być rozmaite. Może to być temperatura, może to być brak pokarmu, mogą to być inne bodźce. Co jest rzeczą istotną, że bodźce zakłócające homeostazę organizmu wyzwalają odpowiedzi. Odpowiedzi, które nazywamy odpowiedziami fizjologicznymi albo behawioralnymi. I odpowiednie odpowiedzi pozwolą przywrócić homeostazę. Jeżeli nie wystąpią odpowiednie odpowiedzi fizjologiczne albo behawioralne, homeostaza zostanie zakłócona. Jeżeli będą one współoddziaływały sobą we właściwy sposób, homeostaza zostanie utrzymana. Można to przedstawić w troszeczkę bardziej skomplikowany sposób. Jeszcze raz powtórzę, jakiego rodzaju bodźce mogą zakłócać homeostazę. Proszę pamiętać, że to są wszystko tylko przykłady bodźców. My ilustrujemy generalny problem. Mogą to być bodźce natury fizycznej, na przykład niska temperatura otoczenia. Mogą to być bodźce natury fizjologicznej, na przykład brak pokarmu. Mogą to być bodźce natury odpornościowej, rozmaitego rodzaju patogeny, albo nawet bodźce psychogenne, jak na przykład lęk. I w odpowiedzi mamy zmiany, na przykład w układzie autonomicznym, na przykład w układzie krążenia. Możemy mieć odpowiedzi hormonalne, możemy mieć odpowiedzi ze strony układu odpornościowego i możemy mieć odpowiedzi ze strony zmian w zachowaniu się zwierzęcia lub człowieka. Chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na bodźce fizyczne i fizjologiczne, a następnie rozważyć, w jaki sposób zachowują się odpowiedzi behawioralne. Musimy pamiętać, że my nie mówimy i nie rozważamy zachowania jako chaosu, który pojawia się przed nami. Organizm lub zwierzę lub człowiek wykonuje rozmaite ruchy, przemieszcza się, pobiera pokarm, porusza rękoma. To nie jest zachowanie z mojego punktu widzenia. Zachowanie z mojego punktu widzenia to jest coś, co jesteśmy w sposób bardzo precyzyjny opisać. Dlaczego musimy to opisać? Dlatego, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, czy to zachowanie czemukolwiek służy i musimy również zastanowić się, w jaki sposób to zachowanie, ten behawior możemy badać. Z mojego punktu widzenia zachowanie to jest funkcjonalny system, który jest złożoną kontrolną strukturą związaną ze szczególną funkcją lub potrzebą organizmu. I zachowanie musi spełniać następujące warunki.
znaczenie lub ewolucyjna korzyść muszą być określone. Z punktu widzenia badacza, który studiuje zachowanie, każdy przejaw zachowania ma jakieś znaczenie. I podam bardzo prosty przykład. Jeżeli jesteśmy na dworze, jest nam bardzo zimno, zaczynamy tupać nogami albo kulić się, robimy to dlatego, że chcemy zmniejszyć utratę ciepła z organizmu. Jeżeli jesteśmy na dworze albo w pomieszczeniu, jest bardzo gorąco, oczywiście zdejmujemy marynarkę albo czapkę albo rękawiczki, dlatego że może nam być bardzo gorąco. Dokładnie możemy powiedzieć, dlaczego osoba, którą obserwujemy, w taki sposób się zachowuje. Elementy zachowania się muszą być opisane. Nie wystarczy powiedzieć, że ktoś na dworze albo ktoś w pomieszczeniu porusza się, wstaje, siada. Należy powiedzieć dokładnie, co on robi. I rzeczywiście możemy te elementy zachowania opisać. Jeżeli zachowanie podzielimy na komponenty, na składowe, to rzeczywiście możemy powiedzieć, osoba podniosła ręce, zdjęła rękawiczki, zdjęła marynarkę, zrobiła sobie herbatę, przygotowała tą herbatę do wypicia, podniosła ją do ust, zaczęła pić. Każdy element zachowania możemy i musimy opisać. Następną rzeczą jest, że musimy określić, jaki bodziec środowiskowy wywołał specyficzny behawior. Czy jesteśmy to w stanie określić? Tak, tak jak powiedziałem. Jeżeli jesteśmy na dworze, jest zimno, możemy powiedzieć, że tym bodźcem środowiskowym, który spowodował to, że zaczynamy przytupywać, jest prawdopodobnie niska temperatura otoczenia. Weszliśmy do pomieszczenia, zdjęliśmy czapkę, płaszcz, marynarkę. Prawdopodobnie tym bodźcem jest podwyższona temperatura otoczenia. Również powinniśmy starać się określić albo zaproponować neurofizjologiczne mechanizmy, dlatego że każde z tych zachowań jest w jakiś sposób organizowane. I rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić. W wielu przypadkach wiemy, jakie struktury w mózgu odpowiedzialne są na przykład za to, że wykonujemy pewne czynności, które nazwę czynnościami termoregulacyjnymi. Wszyscy możemy sobie wyobrazić albo przypomnieć fotografię albo film, na którym widzimy krokodyla wylegującego się na brzegu Nilu. Krokodyl jest dużym zwierzęciem, ale jest zwierzęciem zmiennocieplnym. Ten krokodyl wyszedł z Nilu i wyleguje się na słoneczku, dlatego żeby podnieść temperaturę swojego ciała. Jeżeli temperatura ciała zostanie podniesiona, ten krokodyl z powrotem powróci do wody. I to wydaje się dla nas oczywiste. Zwierzęta zmiennocieplne utrzymują temperaturę ciała, dostosowując się do środowiska albo wybierając optymalne miejsce w środowisku. Natomiast nie jest to tak oczywiste w przypadku ssaków stałocieplnych lub w przypadku ludzi, ale chciałbym podać kilka przykładów, które pięknie ilustrują to, ten problem. Grafika pokazuje niedźwiedzia polarnego. Po lewej stronie te liczby określają tak zwany współczynnik utraty ciepła. Im niższy współczynnik utraty ciepła, tym jest wolniejsza utrata ciepła z organizmu. Im wyższy współczynnik utraty ciepła, tym jest wyższa utrata ciepła z organizmu. Wydaje mi się, że jest oczywistym i bardzo przekonywującym, że jeżeli jest mała utrata ciepła do otoczenia, jest ciepło po prostu. Niedźwiadek przyjął bardzo komfortową pozycję. Robi się troszeczkę chłodniej, zwierzę przyjmuje postawę ochronną, wydaje się być bardziej skulone, zmniejsza powierzchnię ciała, zmniejszając powierzchnię ciała, zmniejsza utratę ciepła do otoczenia. No i staje się, na zewnątrz jest już bardzo zimno, zwierzę przyjmuje postawę ochronną, wyraźnie widzimy, że jest skulone. Wydaje mi się, że ta ilustracja jest bardzo przekonywująca. W zależności od temperatury otoczenia, nawet bardzo duże zwierzę, takim jakim jest niedźwiedź polarny i nawet bardzo dobrze izolowane zwierzę, zmienia swoją pozycję, zmienia swoje zachowanie. Kilkadziesiąt lat temu w Instytucie Fizjologii Zwierząt w Cambridge dr Mount interesował się, w jaki sposób
zachowują się ludzkie noworodki w zależności od tego, jak się zmienia temperatura otoczenia. Problem był praktyczny, dlatego że w inkubatorach dzieci muszą być, noworodki muszą być utrzymywane w odpowiedniej temperaturze otoczenia i musi być utrzymana odpowiednia temperatura ciała. Doświadczenia były robione na młodych prosiętach. Proszę zauważyć na tych zdjęciach, w temperaturze 15 stopni Celsjusza prosię przyjęło postawę ochronną i jest skulone. W temperaturze 35 stopni Celsjusza prosię jest rozkurczone, może pozwolić sobie na utratę ciepła do otoczenia. Czyli nawet tak młody organizm, nawet tak młode zwierzę zachowuje się w sposób odzwierciedlający sytuację w otoczeniu. I następny przykład. W temperaturze 15 stopni Celsjusza miod prosiąt skupił się. Mogę od razu powiedzieć, że jeżeli zwierzęta znajdują się bardzo blisko siebie, z energetycznego punktu widzenia zachowują się one jak jeden duży organizm. Utrata ciepła do otoczenia jest stosunkowo niewielka. W wysokiej temperaturze otoczenia, w 35 stopniach Celsjusza, jak widzimy, prosięta się rozproszyły. Każdy z nich zachowuje się jak mały organizm, może pozwolić sobie na utratę ciepła do otoczenia. Zwierzęta naokół rzadko dopuszczają do wystąpienia takich reakcji termoregulacyjnych jak drżenie mięśniowe czy intensywne zianie. Pamiętajmy, że mówimy cały czas o zwierzętach stałocieplnych. Zazwyczaj zarówno przed oziębieniem, jak i przed przegrzaniem bronią się, tworząc sytuację zapewniającą pewien stan komfortu cieplnego. Bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy my, będąc na dworze, trzęśli się dosłownie z zimna. Zwykle staramy się założyć na siebie coś, co nas ogrzeje albo będzie nam ciepło. Tak samo, będąc na plaży, zwykle nie staramy się parować i tracić wodę, natomiast staramy się albo być pod parasolem, albo w jakiś inny sposób chłodzić. Nawet jeżeli wchodzimy do jeziora lub do rzeki lub do morza, pamiętajmy, że jest to przejaw zachowania. My ochładzamy swoje ciało przez to, że zostanie ono zwilżone. Nie ochładzamy swojego ciała przez to, że zwiększymy parowanie. Taka strategia utrzymania komfortu cieplnego czy temperatury ciała byłaby bardzo ryzykowna, dlatego że mogłoby to spowodować, że nastąpiłoby na przykład odwodnienie. Termoregulacja behawioralna może wspomagać lub uzupełniać regulację temperatury osiąganą za pomocą reakcji fizjologicznych. Hipoteza jest następująca. Behawior odgrywa istotną rolę w utrzymaniu homeostazy. Wydaje mi się, że to jest oczywiste dla zwierząt zmiennocieplnych i wydaje mi się, że sugerowałyby to te zdjęcia, które pokazałem. Natomiast jest bardzo istotny problem badawczy. Mianowicie jest nim doświadczalne i ilościowe określenie znaczenia behawioru. Nie wystarczy powiedzieć, wyszliśmy na dwór, zaczęliśmy przytupywać i możemy stwierdzić, że zachowanie się odgrywa bardzo istotną rolę. W jaki sposób można ilościowo określić znaczenie zachowania się? Jest to problem bardzo trudny, dlatego że nie ma w zasadzie wypracowanej metodyki. Ja w swoich badaniach interesowałem się, w jaki sposób określić ilościowo behawior. W jaki sposób starałem się rozwiązać problem. Zwierzęta, w moim przypadku młode prosięta, były umieszczone w dużej klatce. I klatka jest wystarczająco duża, żeby zwierzę czuło się komfortowo, mogło poruszać i żyło tam wygodnie przez kilka tygodni. Jest to po prostu olbrzymia wersja, duża wersja tak zwanej klatki Skinnera, klatki instrumentalnej. Co to jest klatka instrumentalna? Klatka instrumentalna to jest taka klatka, takie urządzenie, czy taka sytuacja, w której zwierzę może wykonywać jakąś czynność, żeby coś otrzymać. Jaką czynność wykonuje prosię w mojej dużej klatce? Naciska dźwignię, która się tutaj znajduje. Naciśnięcie tej dźwigni powoduje włączenie promiennika podczerwieni na kilka sekund. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli będzie zimno, to zwierzę będzie
uruchamiało ten promiennik podczerwieni. Jeżeli będzie cieplej, to zwierzę go nie będzie uruchamiało. Chciałbym zapewnić, że świnie, prosięta lubią się bawić i nie jest to zachowanie czy czynność, która jest dla nich nieprzyjemna albo awersyjna. Wręcz przeciwnie, są to zwierzęta, które lubią eksplorować, używają ryj, żeby badać środowisko i będą chętnie naciskały dźwignię, żeby otrzymać coś, co nazywamy nagrodą, czyli w tym przypadku źródło ciepła. Wspomniałem, że termoregulacja behawioralna uzupełnia termoregulację i odpowiedzi ze strony układu wegetatywnego. Musimy stworzyć taką sytuację, w której zwiększymy znaczenie termoregulacji behawioralnej, a uniemożliwimy lub zmniejszymy odpowiedzi ze strony układu wegetatywnego. Dlaczego należy to zrobić? Należy to zrobić dlatego, żeby wywołać intensywne zachowanie u zwierzęcia. Na tyle intensywne, żeby można je było obserwować i mierzyć. W jaki sposób można to zrobić doświadczalnie? Bardzo prosty. Zwierzęta można utrzymywać na tak zwanym niskim poziomie żywienia. Zwierzę ma mało energii w pokarmie, w związku z tym, w cudzysłowie, będzie zmuszone do oszczędzenia energii. W jaki sposób może oszczędzić energię? No, można sobie wyobrazić, że będzie starało się uruchamiać ten promiennik podczerwieni, bo to jest jedyna opcja. Zwierzę znajduje się w klatce, ono nie może przejść do miejsca, gdzie jest cieplej, nie może zagrzebać się w słomie, nie może uciec. Znajduje się w klatce. Jedyna opcja dla tego zwierzęcia to jest podgrzewanie tej klatki. Jaki jest układ doświadczalny? Zwierzęta przebywały przez szereg tygodni w klatce. Po lewej stronie zaznaczona jest temperatura ścian klatki i temperatura pomieszczenia. Po prawej stronie zaznaczona jest ilość włączeń promiennika podczerwieni. I proszę zwrócić uwagę, ta linia reprezentuje obniżenie temperatury otoczenia. Temperatura otoczenia następnie od trzeciego tygodnia utrzymywana jest na poziomie 10 stopni Celsjusza. To jest bardzo proste. Ta linia opisuje temperaturę ścian klatki u zwierząt, które nie mogły uruchamiać promiennika podczerwieni. Proszę zauważyć, że spadała temperatura otoczenia, spadała również temperatura ścian klatki i oczywiście utrzymywała się na podobnym poziomie jak temperatura otoczenia. Zwierzę nie może regulować temperatury otoczenia, nie może regulować temperatury klatki. Oczywiście temperatura jest taka jak temperatura otoczenia. Co pokazują kwadraciki? Kwadraciki pokazują, ile razy zwierzę było w stanie uruchomić promiennik podczerwieni. W siódmym tygodniu temperatura otoczenia wynosiła 10 stopni. Zwierzę naciskało prawie 100 razy w ciągu godziny dźwignię, żeby włączyć promiennik podczerwieni. Teraz chciałbym przypomnieć, że to zwierzę znajduje się w tej klatce 24 godziny na dobę przez 7 tygodni. Każdy z nas musi spać, świnia też musi spać. I jak silna była motywacja tego zwierzęcia, żeby utrzymać temperaturę otoczenia, jeżeli nawet w czasie snu zwierzę uruchamiało promiennik podczerwieni. Nie uruchamiało w tym przypadku ryjem, świnia leżała obok promiennika i po prostu przez sen poruszała, przepraszam, obok dźwigni, przez sen poruszała dźwignię. Co jest istotne i co jest najważniejszą obserwacją? Najważniejszą obserwacją jest to, że w wyniku tak intensywnego zachowania termoregulacyjnego temperatura ścian otoczenia była utrzymywana na wysokim poziomie. Czyli zwierzę było zdolne skutecznie regulować, utrzymywać temperaturę otoczenia. W jaki sposób ta możliwość wykonywania czy realizowania zachowania termoregulacyjnego wpłynęła na inne parametry, które są istotne dla zwierząt? Wykres pokazuje, w jaki sposób zwierzęta przyrastały. Pamiętajmy, że to są małe, młode prosięta. Zwierzęta, które miały możliwość
utrzymywania temperatury otoczenia poprzez zachowanie i temperatury ciała poprzez realizację zachowania przyrastały znacznie bardziej niż zwierzęta, które nie mogły realizować zachowania. Zauważmy, że zwierzęta, które mogły realizować zachowanie termoregulacyjne, wykazywały znacznie wyższą aktywność ruchową niż zwierzęta, które były zmuszone do tego, żeby przyjmować postawę obronną, zmniejszającą utratę ciepła, tak jak pokazałem to na pierwszych fotografiach. Stwórzmy teraz sytuację, w której zwierzę ma możliwość reakcji, zwiększenia reakcji ze strony układu wegetatywnego. W jaki sposób to można zrobić? No można tym zwierzętom dostarczyć więcej energii w pokarmie.